Oto Renault Rafale, czyli SUV coupé od Francuzów, łączący motoryzację z lotnictwem i konkurujący z takimi samochodami jak Citroën C5X, Peugeot 408, do którego jest bardzo podobny, a także nawet BMW X2. Jesteście go ciekawi? Zaczynam! Co jednak nazwa Rafale ma wspólnego z lotnictwem? Otóż odnosi się bezpośrednio do bijącego rekordy, między innymi prędkości samolotu z lat 30. XX wieku, mianowicie Coudron Rafale Renault C460, który osiągał nawet prędkość 445 km na godzinę. Jest jeszcze także wielozadaniowy myśliwiec Dassault Rafale. Należący do generacji 4+, i jest to sprzęt bardzo ceniony. Co ciekawe, w 2022 roku ten myśliwiec stanowił 87% eksportu francuskiej zbrojeniówki. Nazwa ta może się podobać pod jednym warunkiem, że nie masz na imię Rafał, bo Rafał w Rafale brzmi nowocześnie i postępowo. Wracając do motoryzacji, to Renault Rafale to taki większy i bardziej stylowy Renault Austral. No co prawda w gamie jest jeszcze Renault Arkana, jeśli mówimy o takich coupé SUV-ach, ale Arkana jest za to znacznie mniejsza, mniej przestronna i mniej luksusowa niż tutaj Rafale. W kwestii rozmiarów to Rafale należy do segmentu C-SUV oraz został oparty na platformie podłogowej CMF CD, czyli tej samej co Nissan Qashqai oraz Renault Austral. A testy obu modeli znajdziecie w linkach w opisie. Jak prezentują się wymiary Rafale? Model ten mierzy na długość 4,7 m przy rozstawie osi wynoszącym 2,7 m. Wspomniana Arkana to inny gatunek literacki, gdyż na długość jest o 13 cm krótsza. Z kolei względem Nissana Qashqai oraz Australa jest to samochód wyraźnie dłuższy i szerszy. Ok, a stylistycznie to z kolei SUV, który może się podobać, zwłaszcza jeżeli ogółem podoba Wam się koncepcja SUV-ów w stylu coupé. Rafale ma w sobie dużo z Peugeot 408 i to zauważa wielu. Dodatkowo zwraca uwagę, widać masywny przód z wielką atrapą chłodnicy oraz wąskimi reflektorami po bokach. Do tego te ostre kształty nadwozia oraz równie wyraziste tylne klosze lamp z ciekawą animacją. Uroki tej konfiguracji dodaje niewątpliwie wersja wyposażenia Alpine. Za rozpędzanie tak szybko wyglądającego Renault Rafale odpowiada układ hybrydowy E-Tech Full Hybrid 200, składający się z trzycylindrowej jednostki benzynowej 1.2, silnika elektrycznego oraz tak naprawdę dwóch silników elektrycznych oraz baterii o pojemności około 2 kWh. Pierwszy silnik odpowiada za uruchamianie silnika, a drugi za pracę przekładni, bezstopniowej przekładni biegów multimode. Sumarycznie 200 koni, napęd na przód oraz pierwsza setka w 8,9 sekundy. Co Renault Rafale ma wspólnego jeszcze z samolotem z lat 30. oprócz nazwy? Czy jest coś takiego? Czy sportowa sylwetka tego samochodu odbija się również na dynamice podczas jazdy? Wydaje mi się, że planem Renault na ten model było właśnie połączenie sportowej charakterystyki nadwozia z komfortową charakterystyką pracy układu napędowego. Choć oczywiście nie jest to samochód powolny, nie jest to samochód, w którym należy narzekać na dynamikę, to nie jest to także sprinter. Nie jest to sprinter, a przy tym wydaje mi się, że producentowi udało się uzyskać kompromis pomiędzy komfortowym nacechowaniem układu jezdnego, a takim bardzo sportowym. Co za tym idzie? Idzie za tym to, że z jednej strony nie należy się spodziewać po tym aucie, że będzie idealny na tor, że zawieszenie będzie sztywne, jak przystało na wersję wyposażenia Esprit Alpine, jak przystało na wszystko, co z dopiskiem Alpine. Ale nie należy też obawiać się, że ponieważ jest to samochód komfortowy, to na zakrętach będziemy szorować lusterkami, że auto będzie wychylać się na boki. Tak nie jest. Także dlatego właśnie uważam, że Renault ma powody do zadowolenia, ponieważ udało im się skonfigurować naprawdę ciekawie jeżdżący samochód, naprawdę przyjemny,
przyjemne auto do jeżdżenia z punktu A do punktu B z całą rodziną. Niezależnie jednak od tego, czego oczekujemy od tego samochodu, to przyspieszenie jest tutaj na poziomie 8,9 sekundy, co trudno uznać za wynik niebywały, ale to przyspieszanie odbywa się jednostajnie, bardzo gładko i zupełnie bezproblemowo. Do tego stopnia bezproblemowo, że ja tak naprawdę nawet nie czuję zmiany przełożeń w tej skrzyni biegów. Owszem, ona już z nazwy jest bezstopniowa, więc nie powinienem czuć w zasadzie, z jednej strony nie powinienem czuć, ale często właśnie minusem skrzyń bezstopniowych w samochodach jest to, że jednak no nie radzą sobie z kontrolowaniem tych obrotów, że kiedy kierowca dodaje gazu, to tam są trzymane wysokie obroty, auto słabo przyspiesza, przy tym robi się głośno w środku. No jest to popularny minus skrzyń tego typu. Natomiast tutaj czuję się tak, jakby jej nie było, jakbyśmy jechali tak naprawdę samochodem elektrycznym. A to jest ciekawy case, ponieważ dzięki temu wydajnie pracującemu układowi hybrydowemu, układowi napędowemu, tak naprawdę przez 75-80% czasu, jeżdżąc po mieście, jeździcie w trybie elektrycznym. Mimo że ta bateria jest mała, to ten układ hybrydowy działa w taki po prostu sprawny sposób. Oczywiście na autostradzie to się szybko zmienia, ale w momencie, w którym na przykład odpuścicie pedału gazu, hamujecie, zatrzymacie się w korku, wtedy znowu uruchamia się tryb elektryczny, co oczywiście przekłada się na niskie zużycie paliwa. I choć mnie nie udało się uzyskać zużycia deklarowanego przez producenta na poziomie 4,5-4,7 litra na 100 km, prawdopodobnie takie zużycie udałoby nam się powtórzyć, gdybyśmy swoją trasę testową oparli głównie na podróżach po mieście. Tutaj tak nie było, pokonaliśmy wiele kilometrów, ale głównie autostradami, z prędkościami autostradowymi i udało się uzyskać wynik 5,9 litra na 100 km, co wydaje mi się, że jak na tej wielkości SUV-a jest wynikiem fantastycznym. Sami powiedzcie. Plus należy się niewątpliwie także wyciszeniu kabiny podczas jazdy, gdyż tutaj nawet jeżdżąc prędkościami autostradowymi w środku jest raczej cicho. Nie trzeba się przekrzykiwać z pasażerami, jest naprawdę w porządku. Dodatkowo, jeżeli wybieracie wersję Esprit Alpine, dostajecie w standardzie układ czterech kół skrętnych, czyli obu osi skrętnych, 4Control, znany już z innych modeli Renault, który działa tutaj świetnie. Na parkingach, przy prędkościach parkingowych, gdy koła tylnej osi odwracają się w przeciwną stronę niż koła przedniej osi, zmniejsza nam się średnica zawracania do 10,4 metra, co jest doskonałym wynikiem, biorąc pod uwagę gabaryty tego samochodu. Przy prędkościach natomiast większych niż te parkingowe, koła ustawiają się w tym samym kierunku, co koła przedniej osi. Zwracają się w bardzo, to nie jest duży stopień, to jest 1,5-2, maksymalnie chyba 3 stopnie, nie wiem czy dobrze pamiętam. I dzięki temu auto prowadzi się pewniej. Pewniej się wyprzedza, pewniej się pokonuje zakręty, pewniej pokonuje się łuki. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie i nawet jeżeli nie wybieracie tej najwyższej wersji Esprit Alpine, warto pomyśleć o tym, żeby może doposażyć się w ten układ czterech kół skrętnych. Czy wnętrze nowego Renault Rafale również robi dobre wrażenie? Projekt deski rozdzielczej to coś, co znamy już ze wszelkiej maści nowych Renault. Myślę, że można wymienić tutaj Australa, Espace, Scenica E-Tech, czyli na przykład Megane E-Tech. Materiały wykończeniowe są jednak tu wysokiej jakości i jest ich sporo. Nawet uważam, że dostrzegam tu lekką zmianę na plus względem Australa. Mamy obicia skórzane, tutaj szczególnie na boczkach drzwi. Mamy też alkantarę, która pojawia się na fotelach. No nieźle to wygląda. Dodatkowo są też przyjemne, no materiały przyjemnej jakości, jakieś tam aluminium, coś zimnego w dotyku, guma, plastiki, jak się pojawiają, to raczej takie miękkie, z jakąś przyjemną fakturą. No i niestety pojawia się też piano black. I to, że piano black tutaj jest, to ja bym chyba nie musiał tego mówić, bo to widać. Tu, tu, tu,
tu mamy bardzo słoneczny dzień i doskonale widać, jakie są minusy Piano Blacku. To są właśnie minusy plastiku w kolorze Piano Black. Obrzydliwie się rysują, obrzydliwie się palcują, co tutaj doskonale widać. Pokrywają się kurzem, a w połączeniu z taflami wyświetlaczy, no bo przecież tutaj na środku mamy dotykowy wyświetlacz komputera multimedialnego, a za kierownicą mamy wyświetlacz cyfrowych zegarów. W połączeniu z tymi taflami ekranów tworzy to naprawdę smutny klimat. No zobaczcie, wszędzie po prostu wszystko wymaga wytarcia. Do tego już standardem w przypadku kokpitu w Renault stały się właśnie te dwa ekrany, o których wspomniałem, czyli ten pionowy ekran do obsługi systemu multimedialnego, który jest w miarę intuicyjny, oraz tego ekranu znajdującego się za kierownicą. Natomiast to, co widzicie na środku tutaj, to nie selektor do zmiany biegów, to jest taka podpórka, taka roleta z ładowarką indukcyjną do zasłaniania dodatkowego schowku. No właśnie, bo jeżeli mówimy o schowkach, to schowków we wnętrzu akurat nowych Renault jest dużo. Tu mamy uchwyty na kubki, mamy tam dwa złącza USB typu C. Tu jest ten schowek, o którym mówiłem. Tu jest kolejny schowek pod nieruchomym podłokietnikiem. Dodatkowo kolejny schowek przed nogami pasażera, no i schowki też w drzwiach. Także pod tym względem duży plus. Jeśli mówimy o miejscu z przodu, to fotele są wygodne. W wersji Alpine mają mocne trzymanie boczne oraz oferują szeroki zakres ustawień, co zresztą tutaj dobrze widać, także tą właściwą pozycję za kierownicą zajmiecie szybko. Ona jest oczywiście wysoka, dość wysoka, no bo to jest SUV, chociaż nie w każdym SUV-ie tak jest. Dodatkowo kolumna kierownicza również jest regulowana w obu płaszczyznach, także tutaj ze znalezieniem tej najwłaściwszej pozycji za kierownicą nie będzie żadnego problemu, a dodatkowo kierowca o wzroście 182 cm nadal do szklanego dachu nad głową ma trochę luzu. Z kolei jeśli ten sam kierowca wsiądzie na tylną kanapę za siebie, to nadal przed nogami będzie miał trochę luzu, co dobrze tutaj pokazuje ta sytuacja. Szczęśliwie fotel jest tak ulokowany, że nawet w najniższej pozycji kierowcy, w najniższej pozycji fotela będzie pasażer, zanim będzie mógł wsadzić sobie stopy pod ten fotel, także miejsce na stopy wciąż jest. Mimo opadającej linii dachu, tak jak w SUV-ach w stylu coupé, tutaj nadal również nad głową mam miejsce. To jest po prostu bardzo wygodne, bardzo komfortowe. Jest tutaj oczywiście obsługa bardzo taka podstawowa, prozaiczna obsługa trzeciej strefy klimatyzacji, a pomiędzy fotelami pasażerowie z tyłu mają taki tutaj podłokietnik, duży, wygodny, bardzo wygodny i bardzo duży, z dodatkowym miejscem na telefony, dwa złącza USB typu C oraz tutaj są właśnie takie, to jest wynalazek taki, wynalazek Francuzów, że można sobie tu ustawić telefon i sobie po prostu oglądać. Jakby nie można było w rękach trzymać. Ha! Bagażniczek. Klapa wraz z szybą unosi się tutaj elektrycznie i prezentuje kufer o ogromnym otworze załadunkowym. No tak jak tam ma to miejsce w liftbackach. Kufer o pojemności 532 litrów w standardzie oraz 1604 litrów po złożeniu foteli drugiego rzędu w proporcjach, tak bym powiedział, 60 do 40, to powinno wystarczyć. Dodatkowo bagażnik jest nieźle wykończony i to widać. Niestety podłoga nie licuje się z progiem załadunkowym. Co za tym idzie, po złożeniu foteli drugiego rzędu nie uzyskujemy płaskiej podłogi. A co dalej chciałbym też powiedzieć, to, że pod podłogą znajduje się dodatkowe miejsce na jakieś szpargały, także zawsze można też tam coś ukryć. A ile to kosztuje? Renault Rafale startuje od kwoty 193 tysięcy zł w wersji Techno. Natomiast gdybyście chcieli wybrać sobie wariant Esprit Alpine, przyjdzie Wam zapłacić minimum 210 tysięcy zł. Co ciekawe, wspomniane BMW X2 startuje cenowo dopiero od kwoty, na której konfigurator Renault Rafale się kończy. Jestem ciekaw, co sądzicie na temat tego samochodu. Napiszcie koniecznie w komentarzach, a my widzimy się następnym razem w nowym odcinku na poboczu.